Witam Was bardzo serdecznie. Na pewno zauważyliście, że tematem przewodnim w wakacje w naszym blogu jest masaż anegomokich. Masaż anegomokich jest to główna forma pracy, jaką wykorzystujemy na co dzień w gabinecie już od kilku lat, więc stwierdziliśmy, że oprócz wpisów, które gdzieś tam dłubiemy cały czas na blogu, to zorganizujemy darmowe warsztaty, gdzie poświęcimy na to cały jeden dzień i zdecydowana spora część osób, ponieważ na dwóch warsztatach uda nam się zgromadzić około ponad 60 osób. Pokażę Wam, na czym polega masaż anegomokich oraz jak radzić sobie z dwoma. Maciek prowadził temat masaż tkanek mokich w napięciowych bólach głowy, natomiast ja prowadziłem temat masaż tkanek mokich w bólach dolnego odcinka kręgosłupa oczywiście. To są takie dwa tematy, z którymi praktycznie codziennie spotykam się w naszym gabinecie. I Wy pewnie też się spotykacie. Wracając do praktycznych zagadnień, odnośnie tego kursu 30 osób, mniej więcej 10 stołów, więc 3 osoby na stół i bardzo fajna salka, gdzie przystosowane jest do takich prowadzenia większych grupek. I oprócz tego, że można było posłuchać, podyskutować, zadawać pytania, to przede wszystkim można było praktykować, bo to były typowo praktyczne warsztaty, gdzie my prezentujemy temat, potem pokazujemy techniki, jak byśmy to zrobili, a potem Wy oczywiście praktykujecie pod naszym nadzorem, żebyście mogli wykonać to bardzo dobrze. W ogóle masaż anegomokich jest takim masażem, który techniki nie są aż takie ważne, ale bardzo ważne, żeby go rozumieć i robić to prawidłowo. Tych technik w stosunku do masażu klasycznego jest bardzo mało, ale są według nas dużo bardziej skuteczniejsze. Ciekawostką jest to, że kiedy na warsztacie zadałem pytanie, czy ktoś wykonuje taki masaż i w ogóle zna całą koncepcję, to praktycznie nikt nie znał. A bardzo szkoda, bo według nas jest to najbardziej liczniejsza forma masażu i najbardziej świadoma forma masażu. Czyli jeżeli chcecie zajmować się leczeniem, gdzieś tam z narządem bruchu, bądź nie tylko, to warto byłoby się zainteresować właśnie koncepcją masażu anegomokich. Warsztaty, które przygotowaliśmy, oprócz tego, że są taką promocją troszkę innej pracy niż poznaliście mnie w studium masażu bądź na studiach fizjoterapii, to są też takim przedsionkiem do kursów, które będziemy prowadzili we wrześniu. Także jeżeli byliście na warsztatach i Wam się spodobało, bądź interesuje Was lecznicza forma pracy manualnej, to zapraszamy Was na te kursiki. My osobiście z Maćkiem jesteśmy bardzo zadowoleni z tych warsztatów i jakby wyglądały one tak i będą wyglądały tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, więc mam nadzieję, że Wam też się spodobały bądź spodobają. Oprócz tego, że jest jedna grupa w lipcu, znaczy jedna grupa w lipcu była, jedna grupa w sierpniu będzie, to jeszcze planujemy tych grupek właśnie darmowych, jednodniowych warsztatów zrobić troszkę więcej, ale zaraz tego, że jest to dość duży problem organizacyjny, to możecie spodziewać się gdzieś tam, nie wiem, może koniec września, października. Oczywiście na bieżąco będziemy Was informować za pośrednictwem Facebooka, bloga i newslettera, także warto się wpisać tam i śledzić nas na bieżąco. Ewentualnie zachęcamy do subskrypcji kanału i śledzenia ogólnie projektu Masaż. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.